poznaniu.pl. Poznań w minutę. W poznańskim autobusie numer 173 mężczyzna zaatakował kobietę, chwytając ją za tył głowy i naciskając na oczy. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy to widzieli, pod numerem 112. Mateusz Morawiecki chciał dać piłkarzom 30 milionów złotych premii za wyjście z grupy na mundialu. Poznańska Warta natomiast nie może się doprosić o pieniądze na stadion. Z 43 dostała 4,5 miliona, bo rząd twierdził, że nie ma pieniędzy. Na poznańskim cmentarzu komunalnym na Junikowie powstał Las Pamięci. Na zbiorowej kwaterze wśród drzew można składać biodegradowalne urny z prochami zmarłych. Platforma Obywatelska chce przywrócić program finansowania in vitro. Jej posłowie zbierali dziś w Poznaniu podpisy pod projektem ustawy. Jak mówi poznański lekarz, jest to metoda bezpieczna i najbardziej skuteczna. Poznań prowadzi własny program dofinansowania in vitro, który wszedł w życie, gdy z krajowego finansowania wycofał się rząd PiS. Na świat dzięki poznańskiemu programowi przyszło już niemal 500 000 dzieci.